Halo, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z moich zmagań w trybie Iron Man w grze Europa Universalis 4. Choć powinienem powiedzieć Iron Man, ponieważ ktoś poprawił mnie w komentarzach, że mówi się Iron, a nie Iron, ale muszę przyznać, że Iron brzmi tak głupio i tak debilnie, że nawet nie będę próbował tego wymawiać. Tak czy siak, jak widzicie, sytuacja polityczna na świecie bardzo się zmieniła względem poprzedniego odcinka, z tego względu, że no miałem nagrany 30-minutowy odcinek, który, jak się okazało, się zepsuł. Po prostu odcinek się popsuł, no i nie mam jak wam pokazać tych 30 minut moich zmagań właśnie w trybie Iron Man. No właśnie to jest główny minus tego trybu. Gdybym nie grał w Iron Manie, to mogłem sobie po prostu wczytać wcześniejszy zapis i zacząć nagrywanie od nowa. Ale z racji, że jednak prosiliście mnie o to, bym nagrywał właśnie w tym trybie, no to nie mam możliwości, by to zrobić. Żeby nie było, że oszukuję, że teraz, o, pewnie coś zmienił sobie, nie, to jest dalej tryb Iron Man, który możemy tutaj poznać po tym, iż nie mogę wczytywać wcześniejszych stanów zapisu. Ale. Krótkim takim wytłumaczeniem. Co stało się w tym odcinku, który niestety nie ujrzy światła dziennego? Przede wszystkim upadło Imperium Osmańskie. Węgry wbiły się w to Imperium, Karaman wbił się w to Imperium, ja wbiłem się w to Imperium, no i tym samym powiększyłem moje granice. Ponadto zjadłem Kandar, zastosowałem tutaj manewr, o którym opowiadałem przy okazji poprzednich odcinków, czyli zawołałem najpierw Karaman do wojny z takim małym krajem, który nazywał się Germian, który tutaj powstał, ponieważ Węgrzy zmusili Otomanów do stworzenia kraju Germian, który ja zaatakowałem, wezwałem Karaman do tej wojny, a następnie równocześnie wypowiedziałem wojnę Kandarowi, który miał sojusz z Karamanem, więc Karaman nie miał jak do tej wojny dołączyć, prawda? Ponadto potem spisowałem z Kandarem, potem z Germianem, a potem wypowiedziałem od razu wojnę Otomanom, licząc na to, że nie zdążą dołączyć do koalicji przeciwko mnie, i tak to się stało. Więc obecnie jedynym krajem, który jakkolwiek jest na mnie zdenerwowany, jest Krym. Jest Krym, no i oczywiście Karaman, który na szczęście jest ze mną w sojuszu, więc na razie możemy na niego nie patrzeć. Jeżeli chodzi o sytuację mojego kraju, no to no, jest ona stabilna. Mimo wszystko jest stabilna. Mam dużo overextension, ale wszystko to jest już korowane. Ponadto moja armia, no i nie jest może zbyt duża, ale wystarczająca do moich celów. Mam także ogromną ilość gotówki, którą za chwilę przeznaczę na jakieś budynki. Oczywiście w odcinku, który, jak już mówiłem, nie ukaże się, już budowałem jakieś tam konstrukcje, tak jak zresztą pisaliście w komentarzach, że powinienem regularnie wydawać pieniądze i oczywiście ja te pieniądze regularnie wydaję, tylko są takie momenty, kiedy mam takie przeczucie, że duża ilość gotówki może mi się do czegoś przydać, na przykład do odparcia ataku Mameluków, czy odparcia ataku Polski, z którą już graniczę bezpośrednio przez prowincję Silistria, czyli przez w sumie miejsce, w którym poległ król polski Władysław Warneńczyk. Mniej więcej w tym miejscu miała miejsce chyba ta bitwa, z tego co kojarzę z historii. Ale to co jest ważne, to, że teraz wyznaczymy sobie kilka miejsc pod budowę świątyń, pod budowę naszych kościołów, świątyń, czy jakkolwiek się to tam nazywa. Widzę, to są teraz kościoły. Kiedyś to były świątynie, teraz to są kościoły. No i my te kościoły zbudujemy w prowincjach, które dają najwięcej zysków z tych kościołów. Ponadto zbudujemy też kilka może marketplace'ów, które no, przede wszystkim zwiększą nasz trade power w handlu konstantynopolskim, no bo teraz możemy to zrobić, no bo posiadamy bardzo dużo centrów handlowych. Oczywiście nie wydamy całej naszej gotówki z tego względu, że część tych pieniędzy będziemy potrzebowali do zainwestowania w większą armię. W armię żołnierzy, która będzie taką naprawdę potężną armią Bizancjum, ponieważ jak na razie, no, nie mamy zbyt podkurkowanej tej armii. Mamy też bardzo mało manpowera, ponieważ znów mamy zero. Miałem tego manpowera 10 tysięcy, ale w wyniku tych trzech wojen jednocześnie jednak trochę tego manpowera się traci po prostu. Ponadto mogę wysłać mojego misjonarza do Naxosa Nexosa. Ten żart mi się nigdy nie znudzi, ale na razie się tym wstrzymam, ponieważ mój unrest w kraju i tak jest wysoki. Tak więc czekamy. Zobaczymy, co takiego się stanie. Zobaczymy, gdzie wybuchną bunty. I właśnie, a propos buntów, tutaj wiele komentarzy było pod poprzednim odcinkiem, że oj, zapominasz o boostowaniu autonomii prowincji i tak dalej. Nie zapominam, po prostu ja nie lubię tego robić. Pamiętajmy, boostowanie autonomii prowincji zwiększa nam tam, znaczy zmniejsza nam tam bardzo wiele czynników, współczynników i zwiększa chociażby czas rekrutacji naszych oddziałów w tej prowincji lub czas budowania statku. Więc im większa autonomia, tym słabsza jest ta prowincja, a to nigdy nie jest dobre. Ponadto też dziękuję za to, że przypomnieliście mi, że w najnowszych patchach już nie ma tego ograniczenia, że jak mamy dużą produkcję w jakiejś prowincji, to ta kopalnia może się tam zawalić. Oczywiście dalej istnieje szansa na zawalenie się kopalni, ale nie ma ona już chyba związku z produkcją. Tak więc wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na po prostu boostowanie regularne tej prowincji
Kosowo, ponieważ dzięki temu będę miał ogromny, ogromny przychód samego złota. Zresztą mój przychód już jest zadowalający, 10 dukatów na czysto, to jest naprawdę sporo, moim zdaniem przynajmniej. Przepraszam za ten dziwny dźwięk, który przed chwilą się tutaj wydobył, ale był to dźwięk mojego tableta, który się po prostu rozładowuje. Na tablecie mam teraz wyłączony stoper, ponieważ mój stoper normalny gdzieś mi się zapodział, no i musiałem jakoś improwizować. Raz jeszcze też przepraszam, że nie zobaczyliście moich wielkich, och, podbojów właśnie ottomanów, a skoro mowa o ottomanach, to już widzę tutaj problemy, duże bunty w Caniku, halo, czy możemy sobie tutaj zjednoczyć nasze wojska w jedną całość? Oczywiście, że tak, no i pędzimy niczym bimber, śmieszne, śmieszne, jakże inaczej, pędzimy niczym bimber w kierunku tej prowincji, w której powstali nam ci powstańcy, no bo to inny mógłby powstawać. Mamy też bunty w prowincji Kutaja, najpierw więc zajmiemy się buntami w prowincji Kutaja właśnie, zmasakrujemy tych buntowników, to raczej nie będzie duży problem. Dokładnie tak, masakrujemy, chociaż możemy przegrać tę bitwę. I my tę bitwę przegrywamy. Na bogów, my mamy duże problemy z buntownikami. Co więc możemy zrobić? No, przede wszystkim zrobić najemników. Najemników, no i liczyć na to, że Karaman, nasz dobry sojusznik, chociaż odrobinkę nam pomoże. W sumie, dlaczego miałby nam nie pomóc? Więc jeżeli damy mu military access, o, proszę, zaoferujmy mu military access, to być może ten zdecyduje się na pomoc, naszą bezinteresową pomoc w naszym problemie z buntownikami. Oczywiście, jeżeli chcemy rozwiązać problem z buntownikami, potrzebujemy najemników. Bez najemników tego już teraz nie rozwiążemy, ponieważ przegraliśmy jedną bardzo ważną bitwę. Jak do tego doszło, do końca nie jestem pewien, aczkolwiek podejrzewam, że ma to związek z po prostu słabymi moralami. No i słabym manewrem mojego generała. Swoją drogą, kto jest moim generałem? Trzeba to przeanalizować. Trzeba zobaczyć, co zrobić, żeby zmasakrować tych buntowników. No pamiętajmy, ci buntownicy mogą nas zaboleć. Oni nam za chwilę stworzą nowy kraj, a my nie chcemy, żeby tutaj powstawał nam nowy kraj, prawda? Oczywiście, że prawda. Tak więc, idziemy szybko w to miejsce. Halo, 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 stop, 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 stop. Bizancjum dostaje jakieś tam negatywne bonusy, okej, okay, my to rozumiemy, ale to teraz nie jest ważne. Ważniejsze są inne rzeczy. Ważne, że są inne rzeczy. Przede wszystkim to, że my musimy wbić się, jaki to jest dowódca w ogóle. Słaby. Dajcie jakiegoś lepszego. No, no, tak średnio bym powiedział. No nie, no, ma dobry manewr. Dobra, no spróbujmy, spróbujmy. No, 11 tysięcy żołnierzy, ale bronimy się w górach z drugiej strony. O dziwo, dzięki manewrowi udało nam się tego uniknąć. Armie buntowników już się podzieliły. Co jest dobre. To jest bardzo dobre. Odbijamy Kutaje z rąk wroga. Mamy 200 dukatów pożyczki, po prawdzie, ale wykorzystamy je bardzo mądrze. Zainwestujemy w sporą ilość najemników. Trochę kawalerzystów też zrobiłem. Wiem, że to jest bezsensowne robić najemników kawalerzystów, ponieważ oni są bardzo drodzy, ale dzięki temu być może będę miał większe szanse na... Ohoho, ohoho, sojusz z Karamanem się zerwał, ponieważ Karaman miał z nami po prostu zbyt dużą ekspansję. No i to zabolało nas. Nas bardzo zabolało, ponieważ Karaman już nie chce nam w niczym pomagać. 40 tysięcy buntowników. Poradzimy sobie z nimi? Oczywiście, że sobie z nimi poradzimy. Wystarczy tylko rozsądnie to wszystko zagospodarować i poczekać. Poczekać. Widzę, że nasi buntownicy przeszli przez granicę. Mamy idealną sytuację do zaatakowania jednej z tych grup buntowniczych. Proszę bardzo, idziemy na drugą grupę buntowniczą. Dobrze, dobrze, wygrywamy, 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 wygrywamy. A jak żeby inaczej, Węgrzy pomagają nam z naszymi buntownikami na północy. Węgrzy to dobry sojusznik, wbrew pozorom to bardzo dobry sojusznik. Miałem możliwość zdradzenia Węgrów, ponieważ Wołoszczyznę, jak się domyślacie, zawołała mnie do wojny właśnie przy okazji tego odcinka, który się nie ukaże. Bardzo dużo się tam działo w tym odcinku i naprawdę boli mnie to, że ten odcinek nie ujrzy światła dziennego. No ale wiecie jak jest, Iron Man, sami chcieliście, no to macie. Tak czy siak, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by jakoś sobie tutaj pomóc. Tak więc, nobility zyskuje 10 lojalności. Chcemy? Morale armii mniejsze? Nie, no nie, no nie. Tak nie może być, tak nie może być. Mam taką skrytą nadzieję, że ci pesanci, znaczy ci separatyści przejdą przez granicę. Oni w końcu przejdą przez tę granicę. Będą musieli przejść przez granicę. Ponieważ oni chcą otworzyć ottomańskie cesarstwo. Chcą otworzyć Imperium Osmańskie, więc w końcu prędzej czy później przez granicę przejdą. Niepokoi mnie ta armia polska, która stacjonuje pod moją granicą, bo ona symbolizuje nadchodzącą zagładę, zniszczenie i śmierć. No ale spokojnie, postaramy się to ogarnąć. Okej. Okay. Nie chcemy żadnego Patriarch Authority. Mamy ideę religijne, więc autorytet Patriarchy teraz nam się do niczego przyda. Oczywiście, manpower dodatkowy jest zawsze na propsie, ale w tym wypadku... Na razie nie musimy o nim myśleć. Skrowaliśmy jedną prowincję.
No to byłoby śmieszne, gdyby za naszą sprawą ci separatyści zdołali utworzyć cesarstwo ottomańskie gdzieś na terytorium Mameluków. To byłoby naprawdę ciekawe. I w sumie też nie ukrywam, że bardzo bym tego chciał. Okej, nasze overextension zostało już zbite. Z tego co widzę, nasi wrogowie idą do kolejnej prowincji. Do Kastamonu. Fajnie było, jakby się w nas wbili, bo jakbyśmy walczyli w górach, to mielibyśmy większe szanse na zwycięstwo. Pytanie tylko, czy nie chcą się w nas wbić. Jak podzielimy armię na dwie części, to może i będą chcieli. Więc podzielimy armię na dwie części i zobaczymy, dokąd pójdą nasi wrogowie. Straciliśmy casus belli na Węgrów. Swoją drogą, nasze stosunki z Węgrami trzeba poprawiać regularnie, bo Węgrzy to jest bardzo dobry sojusznik. I lepiej go mieć przy sobie, niż daleko od siebie. Okej, nasz wróg zdecydował się na podjęcie jakichś kroków. W takim razie i my podejmiemy te kroki, wbijemy się tam w te góry, bronimy się w górach zgodnie z moim planem, masakrujemy siły rebeliantów. No i tyle. Oczywiście możecie pisać, no ale wziąłeś pożyczkę, można było obyć się bez tego. Wziąłem ponad 100 overextension. Powiększyłem mój kraj kilkukrotnie podczas jednej wojny. To jest, no, naprawdę agresywny manewr. To jest taki manewr w moim stylu. To jest taki mój styl gry. Debilny styl gry. Ale mimo wszystko dałem radę. Wygrałem. Zmasakrowałem. No i żyjemy. Żyjemy. Też troszeczkę głupio postąpiłem, że zbudowałem te budynki. Ale jak widzicie, nie było z tym aż takiego problemu. Jakiś głupi event. Bardzo głupi event. Który może nam dać pewne bonusy do 1520... Niech oni tracą tę lojalność. Mam ich w dupie. Lojalność jest zagrożona. Trzeba coś zrobić, żeby im powiedzieć, że nie, słuchajcie, jest fajnie. Tylko też z drugiej strony nie chciałbym, żeby influence się zbytnio zwiększał. Pamiętajcie, im wyższy influence, tym większe bonusy dostajecie z tej lojalności. Problem pojawia się wtedy, kiedy mamy naprawdę dużo tego influenza, bo wtedy nie mam jak tego influenza po prostu zbić. Nie mam po prostu mowy, chyba że eventem. Eventy tak, ale samo z siebie to nie zejdzie. I musimy potem kombinować. Możemy zabrać im prowincję, ale to też się mija z celem, bo za każda zabrana prowincja to kolejny bunt. A bunt, no to wiecie, jak to się kończy. Nie lubię buntowników. Dobra, skasujmy tych najemników, którzy nie są teraz potrzebni. Musimy spłacić pożyczkę, którą zaciągnęliśmy, ustabilizować nasz kraj. Możemy wziąć kolejnego misjonarza, w sumie z idei religijnych, czemu by nie? Pamiętajmy, ja wziąłem te idee religijne z jednej prostej przyczyny. Ja będę miał naprawdę dużo do nawracania. Wiem, że wam się może to wydawać dziwne, w szczególności, że ktoś napisał w komentarzach, że o, ale niedźwiedziu i ty i tak bardzo szybko nawracasz. Może i prawda, ale pamiętajmy, ja będę musiał tego nawracać naprawdę, naprawdę dużo. I to mi się może przydać, w szczególności, że w ideach religijnych jest coś takiego Culture Conversion Cost. I on jest mniejszy o 25%, więc będę mógł sobie zrobić Greków z Syryjczyków na przykład. Ponieważ będą takie prowincje, które nigdy nie będą miały kultury akceptowanej, będą takie grupy kulturowe, które nigdy nie będą miały akceptowane w kraju. I właśnie na tego typu rzeczy mam ideę religijną, która będzie mi pomagać. Będzie mi pomagać z tego typu problemami. Okej, jak tam wygląda nasza armia najemników? Jest ich 8 tysięcy. Czy mogę ich stąd zabrać? Mogę też stracić 10 prestiżu albo National Spy Defense minus 8%. Nie jest to wielki problem stracić National Spy Defense. Nigdy nie uważałem tego za jakąś mega użyteczną, chciałem powiedzieć, statystykę, ale dokąd ta Francja? Z czym ta Francja walczy? Francja walczy z Burgundią, Brabantem, Vals i Luką, więc co robi tutaj? Intrygujące. Z Francją też udałoby polepszyć nasze stosunki. Ponadto możemy wziąć Royal Marriage z Austrią, co byłoby nam na rękę. Wiecie dlaczego? Royal Marriage zbliża nas do sojuszu z Austrią. A sojusz z Austrią, wiecie co to znaczy? Bezpieczna północ. Węgry nie odważą się nas zaatakować, nie odważą się zerwać z nami sojuszu. To jest bardzo, ale to bardzo dobry manewr. Dzięki temu mamy bezpieczną północ, możemy w całości skupić się na północnym wschodzie, czyli na Polsko-Litwie oraz na Karamanie. Tak więc bezpieczeństwo nade wszystkim. Oczywiście z racji, że mamy dwóch misjonarzy, wypadałoby z nich skorzystać, prawda? Teraz, skoro nasz overextension został już zbity, wykorzystamy to. Spłacimy też pożyczkę, którą zaciągnęliśmy przy okazji walczenia z tymi buntownikami. Mamy jeszcze jedną pożyczkę, ale ją niedługo spłacimy także. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest jak najbardziej pod kontrolą. Bardziej pod kontrolą być już nie mogła.
Raz jeszcze przepraszam was za to, że nie zobaczyliście mojego wspaniałego zwycięstwa nad Imperium Osmańskim. Ale no wiecie, Iron Man rządzi się swoimi prawami. Gdyby to zależało ode mnie, powtórzyłbym to wszystko. Z racji, że to nie zależy ode mnie, no to niestety musimy się z tym pogodzić. Teraz myślę, że zastanawiacie, po co mi sojusz z Austrią. To bardzo proste. Sojusz z Austrią jest mi głównie po to, bym mógł zmasakrować Polsko-Litwę. Przecież dzięki temu sojuszom, to są sojusze idealne na Polsko-Litwę. Jak będę miał wystarczająco dużo favorów z Austrią i Węgrami, to razem z Moskwą zaatakujemy sobie Polsko-Litwę i utworzymy jakieś, nie wiem, 3-4 kraje na terytorium tego przyszłego Commonwealtha właśnie. Węgrzy mają spore problemy z buntownikami Wołoszczyźnianów? Nie, to są buntownicy bułgarscy. Buntownicy bułgarscy są o tyle ciekawi, że ja mógłbym ich wykorzystać. Zauważmy, że ja mam jedną prowincję, która należy do Bułgarii, jest to Burgas. Mógłbym tutaj stworzyć mojego wasala. Wprawdzie mam na to dyplomatyczną relację i wtedy mógłbym zwracać kory Bułgarii, przy czym nie traciłbym moich admin pointów na korowanie. No i to wydaje się naprawdę dobrym pomysłem, gdyby nie fakt, że Węgrzy to mój sojusznik. Gdybym miał zerwany z nimi sojusz, to okej. Okay. Wtedy jak będę już kombinował z jakąś agresją na Węgrów, wtedy będę też kombinował z tym, jak stworzyć te Bułgarii, żeby miało to jakikolwiek sens. Na razie jednak wstrzymamy się, nie ma sensu się tutaj tak z tym cackać. Jeden base tak w Konstantopolu za 1000 manpowera. I tak mam 0 manpowera, więc to nas w żaden sposób nie boli. A dzięki temu zyskaliśmy jeden base tak w Konstantynopolu. Ponadto możemy spłacić naszą drugą pożyczkę, czyli posługujemy Repay All Loans. W tym momencie Żydzi mają na nas wyrąbane. Redukujemy inflację, bo troszeczkę nam ona skoczyła za sprawą zarówno kopalni złota, jak i właśnie tych pożyczek. No i kraj jest już w miarę stabilny. Armia, no, całkiem spora. Mamy tutaj kompozycję 25. To jest chujowa kompozycja. Założenie mojej kompozycji było to, że miałem już tutaj 10-5 i drugą armię 10-5, czyli w sumie dwa 15-tysięczne staki. 10-5-10-5. Chociaż wolałbym mieć 10-6-10-6, ponieważ to się wydaje sensowniejsze. No ale no, co, nie można mieć wszystkiego, prawda? Trebizond woła. Trebizond krzyczy, ściśnij mnie, ale ma sojusz z Quaracundu. Quaracundu, który jest tutaj, nie mam jak do niego się dostać. Armenia powstała. Ogólnie rzecz biorąc, dzieją się tutaj ciekawe rzeczy zaraz za moją granicą i fajnie byłoby coś z tym zrobić. Tylko na razie, tak jak mówiłem, chciałbym się ustabilizować. Chciałbym zdobyć troszeczkę gotówki, manpowera i tak dalej, tak dalej. No i przede wszystkim, najważniejsza rzecz, Genua już nie jest częścią cesarstwa. Był event w tym odcinku, który się niestety nie ukaże. Shadow of the Kingdom. Czy jakoś taką się nazywa, co oznacza, że Genua nie jest już częścią cesarstwa. Ogólnie cesarstwo stało się takie malutkie, bez Półwyspu Apenińskiego. A propos Półwyspu Apenińskiego, mam tam spore problemy, ponieważ jak widzicie, Neapol wciąż jest w unii z Kastylią, która jest w unii z Aragonem, więc powstaje mi tutaj niebezpieczny przeciwnik Hiszpania. A Hiszpania, jak dobrze wiemy, nie jest dobrym przeciwnikiem. To jest bardzo, ale to bardzo potężny przeciwnik, z którym trzeba się liczyć. Okej, mamy trochę gotówki. Może wykorzystamy ją do tego, by zbudować troszeczkę marketplace'ów. Pamiętajmy, mamy trochę ważnych ośrodków handlu, jeżeli chodzi o handel konstantynopolski i warto byłoby to wykorzystać. No, między innymi ta prowincja wydaje się strategiczną pod względem tego handlu. Mamy także handel raguzański, więc z jego również powinniśmy korzystać jak najczęściej. Nie wiem, dlaczego nasz dyplomata, czy może nasz... jak on się nazywa? Nasz kupiec siedzi w Aleppo. Powinienem go moim zdaniem przetransportować do Raguzy, bo w Raguzie mam więcej do zdobycia, po prostu. Raguzański handel należy do mnie, mam tam więcej do zdobycia, więc i tam on powinien moim zdaniem siedzieć. A propos w ogóle handlu, ktoś pisał słusznie, że zamiast tych religijnych mógłbym wziąć chociażby handlowe, ponieważ Bizancjum jest idealnym krajem do właśnie pokazania handlu, do bawienia się w handel. To jest prawdą i ja się z tym w 100% zgadzam. Problem polega na tym, że ja ideę handlowe wezmę jako drugie. Co w sumie sugeruje, że ja mój kraj nie będę rozwijał jakoś mega militarnie, a zamiast tego będę go rozwijał ekonomicznie. Otóż to. Kolejny agent odkryty w Neapolu. A raczej z Neapolu. Ponieważ warto wspomnieć, że w odcinku, który niestety się nie ukaże, wiem, że się powtarzam, doszło do takiego incydentu, że odkryłem już dwóch klejmatorów Neapolu, którzy robią roszczenia na moje ziemię. I dlatego zacząłem się bać troszeczkę tych Hiszpanów. Aczkolwiek dzięki temu, że mam teraz sojusz z Austrią i jestem bezpieczny w miarę względnie, no to chyba Hiszpania nie odważy się mi wypowiedzieć wojny przez casus belli Neapolu.
mogę stać jeden basetag w Morei i zyskać lojalność nobility. Zrobię to, ponieważ lojalność szlachty troszeczkę sobie mi spadła, a chciałbym później nie mieć z tym problemów. W szczególności, że im wyższa lojalność szlachty, tym fajniejsze bonusy mamy, na przykład jak tutaj Land Maintenance Modifier minus 7,5%. Tak jak mówiłem, im wyższy influence, tym lepsze mamy tutaj bonusy wynikające z wysokiej lojalności. Nawet jest taka tabelka na Wikipedii EU4, która pokazuje tym mniej więcej. Mamy plus 3% misjonary strengtha. Czego chcieć więcej? Moim zdaniem idealna sprawa. Ponadto z naszych idei bizantyjskich zyskaliśmy koszt najemników minus 20%. Bardzo fajne, w szczególności kiedy będziemy mieli problem z buntownikami, a ten na pewno problem się jeszcze pojawi, to bez dwóch zdań, więc powinniśmy o tym pamiętać. Tak samo jak musimy pamiętać o tym, że nasz kupiec w Raguzie niewiele robi, bo zauważmy, że wszystko stąd transportowane jest na północ. I to tak konkretnie. Głównie Węgrzy stąd wyciągają. Dlaczego tak się dzieje? Mówię dlatego, że mają tutaj największą siłę handlową. Ale dlaczego nasza tutaj ojczyzna się nie znajduje w tej sile handlowej? Czy mamy zbyt mało prowincji? Czy w ogóle się nie liczymy tutaj na arenie międzynarodowej? Może gdybyśmy postawili tutaj więcej marketplace'ów? Może wtedy byśmy pokazali, że alo, ja tu żyję, ja tu istnieję, ja tu dalej egzystuję, więc zbudujmy trochę tych marketplace'ów. Musimy zmusić naszych przeciwników do tego, by cholera jasna nam oddali nasz handel, etniczny handel. Bo jak na razie widzę, że no my w tym handlu, znaczy ja się powiedziałem, bo ja chodziło mi o to, że mam niski handel, bo ja wiem, że tutaj spojrzałem na to jest wyciąganie. Ja w tym handlu mam udziałów ile? 10%. Niewiele. Pamiętajmy, Wenecja jako Republika Kupiecka trochę nam tutaj wszystko psuje, ale z drugiej strony i tak chyba wyciągamy więcej niż wyciągaliśmy z Aleppo, bo z Aleppo transferowaliśmy tam chyba 0,6 dukata do Konstantynopola, a teraz wyciągamy tutaj no 0,8, tak na czysto. Tylko czy to jest dobre? No właśnie. O dziwo, z Raguzy można wyciągać jeszcze na południe, z tego co widzę, i to może iść do handlu genuańskiego. Wszyscy mogą wyciągać z Raguzy. Raguza to jest bardzo smutny handel. Ja dlatego nie lubię grać na przykład Serbią, bo ona ma taki smutny handel raguzański, który jest przez wszystkich rozkradany i co byś nie zrobił, on i tak będzie rozkradany i z handlu gówno masz. Tak więc, no, musimy na razie tutaj budować jakieś marketplace'y. Może to jakkolwiek nam pomoże, chociaż nie liczyłbym na to, że jakkolwiek dużo. Ponadto nie wiem, dlaczego co chwilę powtarzam słowo jakkolwiek. W sumie zdecydowanie zbyt często powtarzam słowo jakkolwiek, ale to też słusznie zauważy się w komentarzach. Dobra, jak na razie mój kraj się stabilizuje. 25 tysięcy żołnierzy, Trebizond, sojusz z Kwarakunlu. Moim zdaniem idealny moment, by go zaatakować. Trebizondzie. Masz sojusz z Gazikunchem już. I Kwarakunlu. Ciekawe, intrygujące, ale my damy sobie z tym radę. No kimże bym był, jakbym sobie z tym nie dał rady. Nasz przychód jest o dziwo bardzo duży. Powinniśmy coś z tym zrobić. Na przykład zatrudnić sobie jakiegoś... Cholera jasna, chętnie tutaj miał tego kościa od misjonary strengtha, więc wyrzucimy tego pana. Tutaj zatrudnimy kogoś normalnego. Na przykład Land Maintenance Modifier brzmi dobrze. Pan od dyplomatycznych też by się przydał. Diplomatic Reputation. Dzięki temu będą mnie bardziej lubić. Zaś jeżeli chodzi o tego adwizora, to tutaj bym chciał mieć teologa. Aczkolwiek z tego co widzę, ten teolog tak niezbyt. Ten pan mimo wszystko by się przydał, z tego względu, że nie wiem czy widzicie, ale on redukuje inflację, z którą ja mam problemy, bo mam sieć kopalnię złota. Z drugiej jednak strony, mi dalej zależy na misjonarzu. Dalej chcę mieć misjonarza, chcę mieć tego teologa, z tego względu, że wtedy będę mógł szybciej nawrócić te prowincje, które zabrał. Moja armia umiera, trzeba ją podzielić na dwie części. Mamy 9-3 i mamy 11-2. Nawet fajnie wyszło, nie ukrywam. Nowa technologia militarna do wzięcia, plus 3 lata. Co to nam daje? Co tam daje? Przede wszystkim możemy boostnąć swoją produkcję do 16. Teraz nasza produkcja złota w tym Kosowie jest naprawdę mordercza. Nie bójmy się tego. Trochę się mimo wszystko cykam, że mnie w ciula zrobiliście z tą produkcją i że jak będę ją tak boostował, to w końcu ta kopalnia się tu naprawdę zawali, ale no muszę to sprawdzić w przerwie między nagrywaniami na wiki, no bo w sumie od tego jest ta wikia, żeby, czy tam wikia, chyba tak to się odmienia, żeby takie rzeczy sprawdzać. Ja też nie wiem wszystkiego o Europce, też nigdy nie uważałem się za jakiegoś mega dobrego gracza, uważam się za gracza takiego średniego, który coś tam potrafi, ale nie za jakiś wyznacznik zajebistości, więc też nie traktujcie moich poradników, moich filmów właśnie jak poradniki. Mołdawia stała się wasalem Polski. United in prayer. A spróbujmy. A niech Mołdawia ma ze mną lepsze relacje. Udało się? Nie udało się. Fajnie byłoby supportować independence Mołdawii, ale ta niestety jest lojalna. No niestety mówię. Bo fajnie byłoby odzyskać te prowincje, bo dzięki temu mielibyśmy już praktycznie osiągnięty event Bazileus. No jeszcze tylko kilka prowincji od Węgrów chyba tam trzeba mieć i prowincje tutaj na Krymie, ale to nie jest duży problem.
Czym jest teolog? Jest! Jest teolog, jest misjonary strength plus 2%. Co oznacza, że za chwilę nawrócimy cały nasz kraj na jedyną wiarę. Jedyną słuszną wiarę. Ponadto też jest ten ząg, bo my wciąż musimy wykonać ten manewr z Wenecją, Genuą i Rhodes. Manewr, o którym mówiłem przy okazji poprzedniego odcinka i manewr, który w sumie mógłbym już powoli wykonywać. Tylko musimy sprawdzić, ile żołnierzy posiada obecnie Genua i ile żołnierzy posiada Wenecja oraz ile floty posiadają oba te kraje. Tak więc sprawdźmy to. Flota. Jeżeli chodzi o flotę, to obecnie największą flotę na świecie posiada Wenecja właśnie, 42 statki. I to byłby główny problem. Statki Wenecji, one mogłyby mnie naprawdę zniszczyć. Co więc musimy zrobić? Musimy zainwestować we własną flotę. Nie mamy force limitu floty, 40! No, potrzebujemy więcej podbojów. Jeżeli chcemy dostać się na Rhodes, to potrzebujemy więcej podbojów, więcej prowincji, które będą nam dawać zwiększony force limit statków właśnie. Ewentualnie wiem, że jest jeszcze jakiś budynek, który sprawia, że force limit statków się zwiększa, z tego co pamiętam. I ten budynek znajdował się dokładnie tutaj. Tylko, że to jest dry dock i potrzebowałbym troszeczkę większej technologii chyba dyplomatycznej, żeby móc go zbudować. Mogę także budować już regimental campy, które zwiększą mój ogólny force limit, co też nie jest głupie. Regimental camp to jest naprawdę dobra inwestycja, w szczególności kiedy jestem takim małym krajem. No, po prostu nie mam jeszcze podkurkowanej tej armii, więc na razie inwestujmy w baraki. Baraki, które dadzą mi troszeczkę więcej w tym wypadku, ponieważ ja i tak nie mam podkurkowanej armii, a więcej manpowera zawsze na propsie. Jak już zbudujemy baraki w kilku prowincjach, takich sensownych prowincjach, to potem pomyślimy o regimental campach, żeby sobie jakoś boostnąć nasz force limit, tak jak to zrobił Ignacy w serii ze Szwecją. I w sumie dzięki temu miał możliwości bycia na równi ze mną. A ja z racji, że takim małym zacofanym Bizancjum, pamiętajmy, moje Bizancjum, nigdy nie będzie tak potężne jak Imperium Osmańskie. No chyba, żebym tutaj wszystko podbił, to wtedy tak, ale w innym wypadku raczej nie widzę dla siebie takiego miejsca na świecie jak Imperium Osmańskie. Imperium Osmańskie ma swoje eventy, ma swoje bonusy, ma swoich generałów. Ja tego miał nigdy nie będę. Ja będę takim krajem nastawionym bardziej na dyplomację, handel itd. itd. Oczywiście podboje też będą, ale to z czasem. Pamiętajcie też, że grając z Bizancjum, przynajmniej według mnie, jeżeli weźmieliśmy pierwsze idee religijne właśnie, to powinniśmy pamiętać o tym, by nie brać tego patriarch authority. Z jednej strony to tak, fajnie, że mamy tutaj wtedy zwiększony manpower, zresztą mogłem to pokazać, mamy wtedy manpower zwiększony o 33%, ale z drugiej strony mamy też local tax modifier obniżony o 33%, a to nigdy nie jest dobre. W szczególności, gdy gramy Bizancjum, które nastawia się na to, że będzie krajem żydowskim mimo wszystko, który będzie rozkradać handel innym. No i właśnie po to też między innymi trzeba wziąć drugie idee handlowe. Można brać jako pierwsze handlowe też, ale ja preferuję branie jako drugie. Potem jako trzecie jakąś militarną i potem wracamy do czegoś nastawionego na handel albo na ogólnie jakieś fajne zdobywanie złota. Mamy zbliżające się bunty w Sugli, ale te bunty zobaczymy już przy okazji kolejnego odcinka, ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi. Ponadto z tego co widzę, Zakon Krzyżacki dalej istnieje, co jest naprawdę fajne, ponieważ Zakon Krzyżacki ma sojusz z Moskwą, więc Polska nie ma jak się rozwijać. Być może niedługo anektuje Mołdawię, co też byłoby nam na rękę, bo byśmy mieli więcej powodów do wojen z Polską. I wydaje mi się, że jeżeli byśmy pomogli naszym sojusznikowi Moskwie w tej wojnie jakimś cudem, na przykład byśmy przetransportowali naszą flotę gdzieś tutaj i zablokowali porty, przetransportowali naszą armię i oblegali Krym, to moglibyśmy zyskać wystarczająco dużo faworów, by zawołać ich do wojny z Polską i Litwą. Ponadto zawołalibyśmy do tej wojny jeszcze Austrię i Węgry i rozrośnilibyśmy się na terytorium właśnie Polsko-Litwy. Ale to wszystko zobaczymy przy okazji kolejnych odcinków, więc mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. Raz jeszcze przepraszam, że nie zobaczyliście mojego wielkiego zwycięstwa nad Imperium Osmańskim, nie zobaczyliście tego, jak zdobywam wszystkie te prowincje, ale jak już mówiłem, Iron Man rządzi się własnymi prawami. Tak więc do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku.